na imię Marek. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak odszukać i użyć funkcji numerowania stron na urządzeniu Konika Minolta. Zapraszam. Na początku uruchamiamy urządzenie przyciskiem Start, domek. Wciskamy Kopiuj. Następnie odnajdujemy przycisk Aplikacja, wciskamy go. W sekcji G przesuwamy palcem ekran do sekcji G. Odnajdujemy numerowanie stron i wciskamy go. Następnie włączamy aplikację i teraz możemy skorzystać z następujących opcji. Wybrać sposób numerowania P1, P2, P3, P4, 1 z 5, 2 z 5, 3 z 5, 1, 2, 3 z myślniczkiem lub też zaznaczenie rozdziałów i określenie, w którym miejscu zaczyna się nowy rozdział. Wybieramy wersję P1, P2, P3. Możemy dodatkowo ustawić jeszcze kolor, w jakim będzie numerowanie stron oznaczone, czcionkę, czy Helvetikę, czy Timesa oraz wielkość tej czcionki. Następnie zatwierdzamy nasze ustawienia. Mam przygotowane kartki, które chcę ponumerować. Jest ich dokładnie 5. Wkładam je na podajnik automatyczny. Nasze ustawienia numerowania Państwo widzieliście. Wciskam na klawiaturze niebieski przycisk Start. Maszyna skanuje. I w tym samym momencie zaczynają wychodzić już ponumerowane pierwsze kartki. Proszę spojrzeć na tacę wyjściową. Proszę bardzo. Proszę zwrócić uwagę, mamy ponumerowane strony od 1 do 9. Na dole czerwonym ustawieniem, tak jak w naszym ustawieniu pierwotnym, ale przygotowałem też możliwość i pokaz numerowania stron od 1 do 10 w górnym prawym rogu. Następnie zestaw, który pokazuje nam numerowanie po środku z prawej strony oraz w dolnym lewym rogu. Tak, oto w łatwy sposób możemy numerować sobie nasze kartki na urządzeniu Konika Minolta. Dziękuję, zapraszam do naszej strony www.biuroinnowacje.pl po resztę informacji.